Myślę, że ten duch pojednania już jest wśród nas. Chciałem się tutaj też pochwalić, że dzisiaj w naprawdę tempie niesamowitym udało się uchwalić budżet miasta wspólnie z radnymi i tak jak w ciągu roku no, możemy wspierać się o pewne działania, które podejmujemy, tak dzisiaj naprawdę jestem dumny z tego, że udało się te działania przeprowadzić sprawnie i przy pełnej zgodzie. Proszę Państwa, przede wszystkim okres z jednej strony tego radosnego oczekiwania Adwentu, oczekiwania na narodziny Pana Jezusa, to moment, kiedy sami zastanawiamy się nad tym, co dzieje się z nami, w którą stronę zmierzamy, tak jak tutaj przed chwileczką powiedział mój przedmówca, ale też myślę, dla nas to teraz okres, który kojarzy się naprawdę z tym okresem samego Bożego Narodzenia, świąt spędzonych w rodzinnym gronie, czego Państwu bardzo, bardzo serdecznie życzę. Abyśmy ominęli ten stres związany często z przygotowaniem samych posiłków, z zakupami, z kolejkami, aby zająć się przede wszystkim naszymi rodzinami, spokojem. Abyśmy mieli czas na odrobinę refleksji, na to, aby zastanowić się, w którym miejscu jesteśmy, w którym kierunku idziemy i aby dojść do pewnego przekonania, które często pojawia się w takich rozmowach, że po prostu warto być dobrym człowiekiem. Tego Państwu jeszcze raz serdecznie, serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.